briefingu w aspekcie takich niepokojących i złowieszczych informacji na temat kondycji finansowej, też kondycji pracowników Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, siedzibą w Kołobrzegu. Proszę Państwa, ja oczywiście bardzo boleję nad tym i z sercu mi leży Polska Żegluga Bałtycka. Dałem temu niejednokrotnie dowody w przeszłości. Przypomnę, że mam taką legitymację historyczną obrony, ochrony PŻDB przed prywatyzacją w 2013-2014 roku. Pamiętacie Państwo, że był zamiar prywatyzacji za przysłowiowe garść orzechów. Wówczas wyceniono spółkę na około 30 milionów złotych, gdy tymczasem dzisiaj jest to wartość 800 milionów, ponad 800 milionów złotych wartość spółki PŻDB. Pamiętacie Państwo, że ci sami gorący zwolennicy prywatyzacji poprzedniej, no dzisiaj są u steru zarządu PŻDB, więc te same osoby, które kiedyś tak gorąco chciały prywatyzować PŻDB, są teraz u steru właśnie władzy, jeśli chodzi o zarząd Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, a jednocześnie trzeba pamiętać, że ten cały hałas też i ten cały taki niepokój wobec PŻDB w mojej ocenie może być takim wstępem do tego, że w końcu przyjdzie konstatacja po wyborach samorządowych i po wyborach do Parlamentu Europejskiego, że pieniędzy nie ma i nie będzie i trzeba wobec tego spółkę albo sprywatyzować, albo przyłączyć do Unity Line. Więc Unity Line to jest spółka polska, ale tam jest PŻM, czyli Polska Żegluga Morska i Euroafrika z trzema swoimi promami. A więc możemy takiej narracji albo takiego scenariusza się spodziewać. Ja też powiem o kondycji finansowej spółki PŻDB SA w Kołobrzegu, więc rok 2023 zamknęła zyskiem, skonsolidowanym zyskiem w wysokości 8 920 000 złotych, to tak zwany skonsolidowany zysk, czyli ze wszystkich spółek w grupie PŻDB, natomiast zysk operacyjny był około ponad 18 milionów złotych. I przypomnę jednocześnie, że w czerwiec, okresie czerwiec, przełom czerwca-lipca przychodzi, mamy nowy prom ze stoczni włoskiej Wizentini. Prom będzie się nazywał Warszawia. Oczywiście prom super nowoczesny, największy będzie w Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Prom, który według opinii ekspertów, których zasięgałem informacje, to ze względu nawet na rozwiązania innowacyjne, ze względu na rozwiązania takie nowoczesne i jednocześnie pewnych kwestiach finansowych, to będzie interes życia dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. A więc wszelkie informacje, jakoby Warszawia, czyli ten prom z Wizentini, był w jakiś sposób przepłacony, czy w czarter i tak dalej, to wszystko jest praktycznie nieprawdziwe. I jeszcze raz podkreślam, jest to będzie interes życia dla PŻDB, dlatego że te wszystkie wraże informacje, które nie mogę zdradzać, są naprawdę bardzo pozytywne. To jest jedna kwestia, czyli czerwiec, lipiec 2024 nowy prom Warszawia. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że budujemy też w stoczni gdańskiej remontowej, budujemy też prom na 2005-2006, nowy prom dla PŻDB w ramach programu Batory. To jest opcja 3 plus 1, czyli 2 dla PŻDM-u pierwszej, potem dla PŻDB, czyli to jest następna dobra wiadomość i taka, która daje przyszłość świetlaną wręcz dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Z drugiej strony proszę przypomnieć sobie albo podkreślę jeszcze specjalnie, że program Batory, ta opcja 3 plus 1, rząd wyasygnował 1 miliard złotych na ten program, natomiast w 2022 roku, pod koniec 2020 roku PŻDB otrzymała 140 milionów złotych w obligacjach na właśnie czarter tego promu, o którym przed chwilą mówiłem, Warszawii. Czyli jest dofinansowanie, było dofinansowanie i cały czas jest troska o to, by rozwój PŻDB był i jest i będzie. Natomiast odnośnie tych właśnie pensji, to co ja dokładnie, znaczy ja wiem, oczywiście to trzeba będzie też zweryfikować, jest coś takiego, że każda firma taka dbająca i będąca na rynku, na takim powiedziałem światowym, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że jest tutaj olbrzymia konkurencja na rynku żeglugi promowej na Morzu Bałtyckim. Przypomnę tylko TT Line, to jest niemiecki przewoźnik z Lubeki, Stena Line,
to jest szwedzki operator, następnie Finnlines, to jest fiński operator, armator, przewoźnik na Morzu Bałtyckim, no i Unity Line, który wspomniałem, to jest polska firma PZM skupiająca i Euro Afrykę. Więc jest potężny rynek konkurencji na Morzu Bałtyckim i te firmy potężne zabezpieczają się w aspekcie zwolnień ewentualnych dyrektorów, czy tych pracowników, którzy mają wrażliwe informacje, tak zwanym zakazem konkurencji, 6-miesięcznym zakazem konkurencji. I teraz, o ile ja wiem, dowiadywałem się, to jest kodeks pracy, że jest 3-miesięczne wypowiedzenie, kodeks pracy. Podpisano 4 września 2023 roku aneks do umowy niektórym dyrektorom, aneks do umowy, że ten wypowiedzenie z pracy jest 6-miesięczne, ale pracownik świadczy pracę, czyli 6-miesięczne nie jak z kodeksu pracy wynika 3 miesiące, tylko 6 miesięcy, z tym, że świadczy pracę. I wtedy w zależności od tego, czy jest konkurencja, czy zakaz konkurencji, czy nie jest, to wtedy obowiązuje tak zwana rekompensata 6-miesięczna. Czyli nie ma żadnej 15-miesięcznej pensji, jest tylko 6 miesięcy z kodeksu wynikający 3 miesiące i 3 miesiące dodatkowo, tak zwane na wypowiedzeniu pracy, ale pracownik jeszcze raz świadczy pracę. Natomiast ewentualnie jeśli ma zakaz konkurencji, to dostaje jeszcze 6 albo nie ma, dostaje 6 miesięcy rekompensaty. Z drugiej strony mogę powiedzieć też, że wypowiedzi, które były w Polskim Radiu Koszalin, no takie jednostronne, tendencyjne, no też krzywdzą no, wielu tych dyrektorów, przede wszystkim panią dyrektor Agnieszkę Bejnarowicz, która nie podana z imienia nazwiska, ale wiadomo o kogo chodzi, bo powiedziano, że ona prominentnego działacza Prawa i Sprawiedliwości startująca w wyborach samorządowych, więc mogę powiedzieć tylko tyle, że no, jest to taki po prostu niedżentelmeński atak na osobę, ludzie, którzy mienią się, że tak szanują prawa kobiet i ich szanują bardzo, mają tekturowe serduszka na piersi, okazuje się, że te szczytne hasła i te tekturowe serduszka są puste, bo rzeczywiście bezpardonowo zaatakowano panią dyrektor. Natomiast mogę też powiedzieć tyle, że wszystkie firmy szanujące się w Polsce, które mają właśnie takie konkurencję, potężną, ogromną konkurencję wokół siebie, wokół, zresztą mówię o Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, no zabezpieczają się takimi umowami, bo pamiętamy, że w przeszłości bez zakazu konkurencji zostali zwolnieni pewni pracownicy, którzy przeszli do TT Line, no i była wielka szkoda i wielka sprawę wielce niekorzystne, dlatego że no, te pewne dane wrażliwe są bardzo istotne na rynku informatycznym, na rynku żeglugi promowej, że one zaważyły na pewnym, takiej pewnej chwiejności finansowej ówczesnej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. I mogę tyle powiedzieć, to jest takie główne informacje dotyczące kondycji finansowej spółki PZB. Jeszcze raz moja troska albo moje włączenie się do tej dyskusji, bo przecież nie jestem stroną, nie jestem adresatem tej takiej, powiedziałbym, publicznej nagonki, natomiast zdaję sobie sprawę, że marka, duma naszej firmy PZB jest w Kołobrzegu, jest i będzie, natomiast obawiam się, dlatego włączam się do tej dyskusji, do tej narracji, obawiam się, że to jest taki wstęp, zresztą bardzo w polityce często spotykany, to jest taka moja antycypacja tego, co się stanie zaraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego, że prawdopodobnie ta nasza firma Duma będzie albo połączona z Unity Line, włączona, albo będzie chęć sprywatyzowania, dlatego że będzie taka narracja, że jest źle i tak dalej. Jeszcze raz podkreślam, kondycja finansowa firmy PZB jest dobra, zysk konsolidowany 8 milionów 900 tysięcy złotych, dofinansowanie było 1 miliard do programu Batory, 140 milionów do czarteru właśnie tego promu, 2025-2026 następny prom nowy, nowoczesny, nowy z polskiej stoczni remontowej w Gdańsku, a więc firma idzie do przodu, nabraliśmy wiatru w żagle, natomiast wszystkie te utyskiwania i też czarnowictwo i też takie narracja negatywna nie służy dla dobra firmy naszej PZB, dlatego że konkurencja nie śpi, a jednocześnie no, też jakby deprecjonuje i degraduje nasze wspólne gniazdo, bo zawsze mówimy, że zły to ptak, który własne gniazdo okala i jak słyszę związkowca, który tak bardzo krytykuje i który
były zresztą aktywny działacz PZPR-u, ale to już nie jest istotne, ale który dotychczas świadczył pracę bez rejestracji tej pracy i dostawał wysokie pensję dyrektorską, no to nie dziwi się, że teraz pewne kwestie są jakby zaznaczane, żeby właśnie degradować albo deprecjonować majątek spółki, dlatego że w przyszłości może być to bardzo wielkie zagrożenie. Odprawy otrzymają osoby, które zostały zatrudnione z nadania politycznego, czyli między innymi pani Agnieszka Bejnarowicz. To znaczy, od razu zaprzeczam tej informacji, na pewno nie 15-miesięczne wynagrodzenie, 100%, czyli to już jest fake news i praktycznie, jeszcze raz powtarzam, jest z kodeksu pracy, wynika 3-miesięczne wypowiedzenie, tak? Rzeczywiście w tym aneksie, czytałem ten aneks, jest dodane 3 miesiące następne, czyli wypowiedzenie z pracy jest 6-miesięczne, 6-miesięczne, ale musi świadczyć pracę, tak? Czyli ktoś, kto, jak pani mówi, że ewentualnie nadania politycznego, chociaż proszę zwrócić uwagę, że to były osoby kompetentne, bo też... Ja chciałam to zapytać, też, bo nigdy nam o tym nie powiedziano, jakie wielokrotnie związkowcy zadawali te pytania, jakie kwalifikacje i kompetencje ma pani Agnieszka Bejnarowicz? Kadrowe na pewno ma kompetencje, ma i miała, kadrowe, natomiast to, bo często zarzucano mi też, znaczy mi to, nie jestem przecież, mówię jeszcze raz, adresatem, natomiast zarzucano, że zatrudniono spoza Kołobrzegu, ale naprawdę to byli ludzie, sam zresztą sprawdzałem ich jakby po tych krytykach, sam byłem zaniepokojony, dlaczego akurat nie z Kołobrzegu i tak dalej, ale rzeczywiście mieli kompetencje naprawdę wręcz wzorowe. Szef, pan Andrzej Madejski, były szef PRS-u, Polskiego Rejestru Statków, więc to jest naprawdę potężna funkcja. Zresztą też widziałem, jak negocjował we Włoszech z tą firmą Vizentini, w języku angielskim praktycznie takie sformułowania, zwroty, że to naprawdę kompetencja wysokich lotów. Natomiast chodziło o sprawy kadrowe. Trudno zarzucić Agnieszce Bejnarowicz, która była długoletnim pracownikiem PPU Uzdrowiska i tam była sprawa kadrowa, zajmowała się, potem była w KOWR-ze, też się zajmowała, a więc Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Do spraw personalnych i było to stanowisko utworzone specjalnie dla pani. Jak nie specjalnie? No przecież było niespecjalnie, tylko były wakat, przecież był pani, która została przesunięta na inne stanowisko pracy, poprzednia pani dyrektor do spraw kadrowych, do spraw personalnych, no to więc wiadomo, że stał się wakat, a więc nie było specjalne stanowisko. Ale jeszcze raz pani redaktor powtarzam, była pani dyrektor do spraw personalnych, została przesunięta na inne stanowisko pracy, nie zwolniona z pracy, tylko przesunięta na inne stanowisko pracy i wobec tego pani Agnieszka Bejnarowicz swoimi właśnie kompetencjami, umiejętnościami została zatrudniona na to stanowisko, także nie jest to stanowisko stworzone specjalnie dla niej. Dobrze, to jeszcze raz poproszę o uściślenie, bo my mamy taką wiedzę, że te złote spadochrony, nazwijmy to w ten sposób, otrzymało 11 osób z kadry kierowniczej, tak? I jakie to miało być odprawy, gdyby pan mógł powiedzieć... Jeszcze raz, nie wiem, czy 11, to jestem, to pani redaktor to mówi. Po drugie, jeszcze raz podkreślam, wszystkie firmy szanujące się w Polsce albo nawet na świecie, w Europie, mają takie zabezpieczenia i to jest normalne. Proszę zwrócić uwagę, proszę spytać byłego prezesa Orlenu, na przykład tutaj z Kołobrzegu, tak, i inne, Lotos, czy tam inne firmy, Lot.pl, Lot i tak dalej. Wszystkie takie mają zabezpieczenia. To jest samo PZM prawdopodobnie, w Euroafrika, a więc te wszystkie inne takie mają zabezpieczenia. Natomiast ja dokładnie nie wiem, wiem tylko tyle, że jest 6-miesięczny okres wypowiedzenia ze świadczeniem pracy. I potem 6-miesięczne ewentualne rekompensata. 6-miesięczna rekompensata, jeśli firma zwolni tego pracownika, tak? Z tym właśnie, z tym aneksem. Natomiast pamiętajmy zawsze, że jest też instytucja ugody, tak? Że jeśli pracownik będzie wiedział, że 6 miesięcy będzie musiał świadczyć pracę, a wszyscy go będą na przykład ignorować albo w jakiś sposób dawać mu do zrozumienia, że jest tutaj intruzem, to wiadomo, że najczęściej dochodzi do ugody i mówi, dobrze, robimy ugody i ten aneks tak właśnie przewiduje, że jeśli pracownik zawrze ugodę z zarządem, to może już praktycznie w czwartym miesiącu na przykład wypowiedzenia pracy może już przejść na
znaczy zwolnić się z pracy. Panie pośle, tak bardzo uproszczając, bo padło bardzo dużo informacji. My wiemy, że niby te aneksowane umowy opiewają na 15 nie, na pewno wynagrodzeń, nie. To w takim razie na ile według pana wiedzy? No to jeszcze raz mówię, 6 miesięcy jest okres wypowiedzenia, świadczy pracę i ewentualnie potem 6 miesięczne rekompensata. Czyli 12, tak? Czyli nie 12, 9 miesięcy, bo 3 miesiące należy się z kodeksu pracy. Tak jakby, tym bardziej, że praktycznie tak naprawdę to 6 miesięcy, bo 3 miesiące też świadczy pracę, czyli 6 miesięcy musi świadczyć pracę, dopiero potem ewentualna rekompensata 6-miesięczna. Czyli od momentu otrzymania wypowiedzenia? 6 miesięcy pracuje, tak? I 6 miesięcy potem, jeśli zostanie zwolniona, tak? Mhm. Bo może być ugoda w tym czasie wypowiedzenia na przykład. Ale no, pracownik nie to 6 miesięcy. Nie, to, że są to... nie, może być interes dlatego, że na przykład dostaje pracę w TT Line na przykład, nie? Czy tam czyli załóżmy, i wtedy może zawrzeć ugodę, że... 12 miesięcy takiego okresu przejściowego, powiedzmy, nazwijmy to, tak? To znaczy 6 miesięcy pracy i 6 miesięcy ewentualnej czyli rekompensaty. 12, rozumiem, że to dotyczy specjalistów, natomiast rozumiem, że ma pan wiedzę na temat tego, że osoby, które zostały objęte takim aneksem, są specjalistami, tak? Osobami, które... To nie, nie mam takiej wiedzy, bo naprawdę nie wiem, nie wiem kto... No, oprócz pani Agnieszki Bejnarowicz. Wydaje się panu przypadkowa, czy nie, zbieżność okresu, czasu podpisania tego aneksu ze zbliżającymi się wyborami? To jeszcze, ale jeszcze raz pani podkreślam, 4 września 2023 wybory były 15 października, czyli praktycznie nikt nie mógł przewidywać, że coś się stanie. No być może, no, ale jeszcze raz, pani dyrektor powtarzam, że to jest praktyka wszystkich szanujących się firm na świecie, no w Europie, znaczy, w Polsce. Ja rozumiem, jeżeli jest taka umowa podpisana w momencie zatrudnienia, ale jeżeli jest aneksowana miesiąc przed wyborami, no to stąd są prawdopodobnie te wszystkie... No właśnie, gdybym na przykład myślał, że wiedział, że coś takiego istnieje, to bym nawet jakby byłoby to takie dość smutne, że ktoś przewiduje, moglibyśmy przegrać, tak? Chociaż wygraliśmy, a mimo to przegraliśmy, tak? Ale to też taka no powiedziałbym, kwestia zastanawiająca, dziwna. Natomiast jeszcze raz mówię, być może nie dopatrzono w poprzednich tych umowach, bo tak wszyscy prawdopodobnie spytajcie też pana prezesa Rydmerskiego, jakie dostał odprawy, czy dostał jeszcze potem nagrodę, a dostał. Także no to są takie praktyki dość powszechne. Pan Rydmerski jest specjalistą, który rzeczywiście jest tak, bardzo szanowany na tym rynku. No dobrze, ale to ja już pomijam to, no dobrze. Nie wchodzę, właśnie to jest też ważne. Nie wchodzę w kompetencje, nie wchodzę w ocenę, dlatego że tutaj oczywiście jest tutaj no, zawsze dowolność, a druga sprawa rzeczywiście firma, ale firma istnieje, mówię, nabiera wiatru w żagle i cały czas mówię, że jeśli teraz dostaniemy, to proszę sobie wyobrazić, będziemy mieli dwa nowe promy, no to przez to jest po prostu potęga na tak, rynku. No tak, ale to nie jest to tematem tej konferencji. No tak, no ale no to w takim razie tematy. Rozumiem, że no, no ale no, gdyby było jeszcze tak, że dostaje odprawę i firma zatonęła albo tonie, no to wtedy byłaby ale naprawdę. Ale sytuacja firmy nie jest powodem do rozdawnictwa, prawda? No pani redaktor, ale ja tłumaczę jak jest, nie? Ja nie odnoszę się do tego, nie odnoszę, że to jest dobre czy chwalebne. Natomiast odnoszę się do tego, że nie jest 15-miesięczna odprawa, to jest 100% fake i to jest, nie wolno tak mówić, bo to nie tylko krzywda jest dla tych pracowników, ale jednocześnie też dla innych firm, które mają w programie, czy mają w tych umowach takie zapisy, no to w takim razie wszyscy by byli już na bardzo źli, bardzo niekompetentni, czy też niegospodarni.